Cześć, witam was, zapraszam do następnego filmu poświęconego płytom winylowym i encyklopediom muzycznym. Och! Co to było? Cześć, witam was ponownie w filmie poświęconym płytom winylowym, płytom bez kodu kreskowego. Mam wielką ochotę, mam wielką ochotę zaprezentować wam dzisiaj płyty winylowe i książki, bo jak słyszycie, nie tylko płyty winylowe dzisiaj będą prezentowane, ale książki, nawet nie tyle książki, co encyklopedie poświęcone muzyce. Poświęcone muzyce klasycznej. Tak, to zaczynamy. Czego zaczynamy? Zaczynamy od grupy Wham i Make It Beat. Make It Beat i grupa Wham. Po grupie Wham, grupa Wham i album Fantastic. Fantastic, Bombastic można by było powiedzieć, ale to nie ten przebój. Słuchajcie, tu tam mamy Bad Boy. A, zresztą tu najlepiej widać. Wham Rap, Club Tropicana, Young Guys i Bad Boys. To są cztery przeboje z tego albumu, które pojawiły się na singlach. A tu mamy więcej przebojów. Zapomniałem właśnie sprawdzić to, bo w roku 80 gdzieś, może wcześniej, a nie, już sprawdziłem, dobrze, Baba w 80 sobie się rozpadła. W latach pod koniec lat 70 był film w naszym kinie wyświetlany, czyli Abba nakręciła film pod tytułem Thank You For The Music. I tak właśnie nazywa się ten album, Thank You For The Music, dziękujemy za muzykę, grupa Abba. Ale film był pod koniec lat 70, a album wyszedł w 83. Także nie ma nic wspólnego, no oprócz tego, że wiele kawałków, dajmy na to, w tym filmie, pojawi się tutaj na albumie. I widzę nawet wersje hiszpańskie. Fernando, wersja hiszpańska. Nie przypominam sobie tego. Okej, okay. Trochę jazzu. Naprawdę trochę jazzu, bo tylko jeden album jazzowy. The Chris Barber Jazz and the Blue Band. Concert for the BBC. For the BBC, podwójny album. Gayford okładeczka. Tak to wygląda, Chris Barber. Teraz z innej beczki. The Best of Judas. Judas Priest. Judas Priest, The Best of. Wytwórnia Kill, Mewa Records wydała to. Teraz czas na The Police, Zaniata Mandata. Don't Stand So Close To Me między innymi. Bardzo fajny album, lubię powracać do tego albumu. Paul McCartney, Flowers in the Dirt. W sumie nie lubiłem tych albumów, ale po przesłuchaniu wczorajszym naprawdę zaczyna mi się podobać. Flowers in the Dirt, pierwsze tłoczenie oczywiście. Który to jest rok? 89, kod paskowy. Mimo tego, że mówię, że bez kodów kreskowych, ale mam na myśli o tych kodach kreskowych z lat 2000, 2000 coś tam. Dobrze, Elvis Presley, słuchajcie. Two big LPs, two discs, a dlaczego się byś zastanawiałem po francusku pisze na samej górze, myślałem, że to francuskie wydanie, nie, ale to jest wydanie kanadyjskie, spójrzcie na label RCA, tak to wygląda. Po Elvisie Presleyu mamy Elvisa Presleya, Easy Come, Easy Go, tak też nazywał się jeden z albumów grupy 2+1. Easy Come, Easy Go, ale to całkiem inna piosenka, całkiem inny album. Jeszcze raz Elvis Presley, The All Time Greatest Hits, największe przeboje, cały czas największe przeboje. Mamy 19, 31, 45 kawałków, niesamowite. Szkoda, że nie napisali tutaj, no ale już przeliczyłem, 45 kawałków. Wytwórnia RCA Camden. Christmas album. Dwa odcinki wcześniej pokazywałem ten albumik. Mówię, że rzadka sprawa. A udało mi się kupić znowuż ten album. Z tym, że jeszcze płyta jak płyta, jest prawie mintowa, z tego co pamiętam. Gorzej z okładką, że okładka już jest taka przebrudzona, tutaj taka pożółkła. No ale co zrobić? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Słuchaj, no zresztą różnica w cenach będzie o połowę tańsza od tamtego egzemplarza. I to tylko przez okładkę można powiedzieć. Okej, okay. Elvis Presley, 40 największych przebojów. Słuchajcie, tak to wygląda.
wytwórnia Arcade, z tym, że ja znam co najmniej trzy wersje tego albumu. Pierwsza wersja podstawowa jest taka, z czarnym winylem. Druga wersja, cztery wersje, przepraszam. Druga wersja jest ta sama okładka, z tym, że winyle różowe. Trzecia wersja to jest podobna okładka, z tym, że bardzo kolorowa, dużo różu i glamour, taki glam, błyszczący się, to wszystko taka błyszcząca się okładka, bardzo mocno lakierowana, z czarnymi winylami i ta sama okładka różowa, błyszcząca się z różowymi winylami. Pamiętam pierwszy raz, jak dostałem różową okładkę z różowym winylem, winyl był tak lekki, że po wzięciu płyty w ten sposób, to się normalnie tworzyła niemalże literka U. No, tak. Słuchajcie, Gilbert O'Sullivan, Greatest Hits, największe przeboje, 78 rok zdaje się. To jedyna płyta, która była w top 40, się mieściła, chyba doszła do 17 miejsca Gilberta O'Sullivana. Ale jakie tu przeboje? Alone Again, Claire, Christmas Song. Christmas Song mi się za bardzo nie podobało, dopiero później zobaczyłem, bo on nie chce czekać, on nie lubi białych świąt. On nie chciał czekać na święta, coś w rodzaju. Naughty Christmas, Get Down, Matrimony. Uch, wakadu, wakadej, och boy, out of the question. Sporo fantastycznych przebojów Gilberta O'Sullivana. Pierwszy raz w życiu o nim usłyszałem w takim programie Muppet Show w latach 70., który był gościem Muppet Show, zaproszony do programu i zagrał między innymi Claire i Alone Again. Zdaje się, Alone Again to jest o jego ojcu, który zmarł. Piosenka traktuje właśnie o jego ojcu. No dobrze. Pan, Shanky Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Daj mi swoje serce dziś w nocy. Co tam jeszcze mamy? Och, Juliet, Shirley, Give Me Your Heart Tonight. I co, tyle przebojów? Josephine jeszcze. Suffering. Same kobiety, okej. Okay. To Suffering to było, brzmiała jak jeden z przebojów Cliffa Richarda, tylko... No, nieważne. Dobrze. Ok, The Shadows, Golden Greatest, złote przeboje The Shadows. I mamy Apache, Man on Mystery, The Frightened City, Guitar Tango, Conky Tiki, Foot Taper, Genie with the Library Lamp, A Place in the Sun, Atlantis, FBI, The Savage, Geronimo i jeszcze parę innych utworów. Panią, którą lubię od 89 roku, bo w tym roku chyba powstała ta płyta, w 88 powstała, ale chyba Sowę w 89 dopiero osiągnęła. Pani nazywa się Tanita Tikaram. Tanita Tikaram, album nazywa się Ice in Heart i przeboje takie choćby Good Tradition, Cathedral Song, I Love You, Twist in My Sobriety i jeszcze parę innych utworków. W sumie płyta równa, bardzo równa, fajnie się jej słucha. Peggy Lee. Mirrors i Peggy Lee, czyli jeszcze trochę jazziku zostało. Easy Listening jazzik, tak to wygląda. Gatefold okładeczka srebrna, bardzo, bardzo się błyszczy. Wytwórnia A&M, czyli Alpert & Moss. No dobrze, Dire Straits, Miłość ponad złoto, Love Over Gold, Dire Straits. I mamy jeszcze oprócz tego, co tam, Telegraph Road, Private Investigation, Industrial Disease i It Never Rains, Depeche Mode, Vertigo Label. Oh, 20 największych przebojów, The Grief Out of the North, które wyrosły w północnej Anglii. Tak, grupa się nazywa The Hollies, 20 Golden Greatest. I co mamy? Piękny kawałeczek, najmłodszy z tych utworów, to jest The Air That I Breathe. Później Carrion, Bus Stop, Listen to Me, Look Through the Any Window, I Can't Let Go, Here I Go, Yes I Will, Stay, Sorry Suzanne, Gasoline Alley Breath, Jennifer Eccles, Stop, On the Carousel. Fantastyczne przeboje grupy The Hollies i ich 20 fantastycznych przebojów. No i co tutaj mamy? Bryan Adams, Into the Fire, Bryan Adams, Hit of the Night, Into the Fire, Victim of Love, Rebirth, Remember Day, Hearts of Fire, Home Again i jeszcze parę innych kawałeczków. Wytwórnia oczywiście A&M, czyli Alpert & Moss. Belinda Carlisle, Heaven on Earth, Niebo na Ziemi,
Proszę bardzo, tak to wygląda. I co my tu mamy? Heaven is a place on earth, circling the sun, I feel free. Should I let you in? World without you, I get weak, we can change. Fool for love, nobody owns me, love never dies. I get weak, yeah, ja w tym momencie też czuję się osłabiony. Okej, okay. Phil Collins, but seriously, hung in long enough. Co tam? Another day in paradise, all of my life. Something happening in the May, it's in the May, in the way to heaven, aha. No tak trochę napisane, że faktycznie, jak ktoś nie zna angielskiego, to ciężko mu czytać, tak jak mi. Dobrze, to mamy płyty winylowe, że tak powiem, z głowy. Pokażę wam parę encyklopedii, które będą już od przyszłego tygodnia w Słupsku. The Oxford Dictionary of Music, Michael Kennedy, New Edition. Tak to wygląda. Oj. Gruba, bardzo gruba księga. No niemalże 1000 stron poświęcona muzyce. Teraz encyklopedia La Roche'a chyba to jest. Nie, to nie La Roche. The Life and Times of the Great Composers. Michael Stern. Czyli życie i czasy wielkich kompozytorów. No to chyba jeszcze grubsze. No trochę to waży. Też 1000 stron, prawie że. Michael Stern. Teraz ta sama książka, tylko inny czas wydania. Trochę inny format. Także okładeczki trochę mniejsze, ale są mniej więcej tyle samo. No dobrze, co my mamy? The Penguin Companion to Classic Music, Paul Griffith. Od Albioniego to Zappa. Proszę bardzo. W sumie to nie przeglądałem tych książek. No ale może jeszcze zdążę. Dobrze. Jeszcze mi zostało co? Festival on the River, The Story of South Bank Center. O, książeczka mówiąca o festiwalu nad Tamizą. Ilustrowana bardzo bogato. Festival on the River. And Festival on the River, South Bank Center. I tu mamy The Oxford Illustrated History of Opera, czyli Roger Parker wydał książkę poświęconą w całości operze. Kurde, na siłownię nie muszę iść, one są tak ciężkie te książki. Ja cię sunę. Zgrzewka wody mineralnej lżejsza jest niż ta książka. Fantastycznie, zostały mi jeszcze dwie książeczki. De La Roche Encyclopedia of Music. Encyklopedia La Roche'a. Wow, yeah, naprawdę wysiek. Encyklopedia La Roche'a, tak? Poświęcona muzyce. I co my tu mamy? Muzyka instrumentalna, francuska muzyka, barok. Dobrze. I ostatnia książeczka. The Music Lover's Handbook. Też sporo ilustracji, piękne wydania książek. Książki, że tak powiem, bez kodu paskowego. Większość tych książek wydana w latach 70., 80., z tym, że jeszcze kod paskowy nie wszedł na rynki, bo kod paskowy pojawił się w 74. roku na gumie do rzucia, na opakowaniu. Ops, na zbiorczym opakowaniu, ale w książkach i w płytach pojawił się już w latach 80. Dobra, słuchajcie, dzięki, to tyle. Myślę, że następny wideo newsletter już w niedzielę albo w poniedziałek. To znaczy będzie nagrywany zapewne w niedzielę, bo zapewne kupię dużo, dużo, dużo płyt.
A w poniedziałek będzie prezentowany na YouTubie, tak. I na Facebooku, na Popmaster Record Show, na popmaster.pl, na Teresa Stebelska, popmaster.pl i na popmaster.pl. Czyli na 5 stronach YouTube'a będzie prezentowany ten filmik. Słuchajcie, dzięki. Trzymajcie się. Kończymy. Cisza, spokój, koło to...